Opowieści Kingi, część druga, Czerwone trzewiki. Gdybyście zobaczyli to dziecko, całe sine i mokre od łez, z piąstkami wpakowanymi w umorusaną buzię, całe usmarowane popiołem spaleniska, zasmarkane i brudne, w koszulinie przypominającej ścierkę od podłogi, na pewno byłoby wam żal. To 5-letni szkrab, który zamiast grzecznie spać, myszkował jak lunatyk po izdebce, w której wszyscy już smacznie spali. Nie wiadomo, dlaczego 5-letnia Kinga przebudziła się pewnej grudniowej nocy i nagle zapragnęła coś sprawdzić. Wygramoliła się z ciepłego łóżeczka i po omacku powędrowała przed siebie. Jakiś instynkt powiódł ją do kuchennego pieca. Może była głodna i łaknienie nie pozwoliło jej spać spokojnie? Dotarła po omacku do stojącego garnka, w którym znajdowały się resztki kolacji. Małymi rączkami wybrała zawartość, a kiedy się pożywiła, poczuła, że jest jej zimno, więc przytuliła się do kuchennej blachy i umazanymi w zupie rączkami zakreślała dziwne kształty, żeby rozgrzać zziębnięte rączki. Kiedy dłonie już miała wystarczająco ciepłe, pomyślała, że może nimi rozgrzać resztę ciała i zaczęła energicznie pocierać brzuszek i piersi, a potem nóżki i rączki, a także buzię i włosy. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Po chwili cała dziewczynka była umazana sadzą i resztkami jedzenia. Dobrze, że była noc i nikt nie mógł tego zobaczyć, bo trzeba wiedzieć, że Kunegunda była wyjątkowa, zawsze czysta, schludna i zadbana. Nigdy nie widziano jej brudnej czy nieuczesanej. Była bardzo pedantyczna i drobiazgowa. Do perfekcji, jak na 5-latkę, opanowała czesanie i ubieranie. Miała śliczne niebieskie oczy i jasne włosy. Zawsze splatała je w kucyk lub w warkocz. Bardzo szybko opanowała tę sztukę i wszyscy w rodzinie podziwiali ją za to. Mama nie musiała jej czesać, chyba że Kinga poprosiła ją o to. Mała poczuła się nagle bardzo zmęczona i nie bardzo wiedziała, co się dzieje. Zaczęła szlochać i prosić o pomoc, ale wszyscy w izbie spali kamiennym snem i nikt nie odpowiedział na jej wołania. – Mamo, mamusiu, chodź do mnie – błagała Kinga. – Przytul mnie – prosiła, ale słychać było tylko równe oddechy śpiących, pochrapywania taty i świst wiatru za oknami. Dziewczynka, pogrążona w strachu i rozpaczy, zaczęła się modlić. Święta Kingo, patronko moja, proszę, nie opuszczaj mnie. Jestem sama i nikt mnie nie słyszy. Boję się, szeptała dziewczynka. Widzisz moje łzy? Odpowiedz, prosiła Kunegunda. W domu było coraz ciemniej i zimniej. Coś stukało za drzwiami, przez okienko przesuwały się złowrogie cienie. Mała skryła twarz w dłoniach i mocno zacisnęła piąstki. Nagle znalazła się w nieznanym miejscu. Zaczęła przecierać oczy ze zdumienia. To nie może być rzeczywiste. Jakim cudem się tu znalazłam? Dziwiła się Kinga. Co to za miejsce? I kim są ci wszyscy dziwni ludzie? Co to za dziwny dom? Zastanawiała się mała. Nie wiedziała, że to zdobyty przez króla polskiego Jana III Sobieskiego namiot wezyra Kara Mustafy. Nie zdawała sobie sprawy,
w jak doniosłym wydarzeniu uczestniczy. Bowiem była to noc, w której wielki Pan odniósł zwycięstwo pod Wiedniem. Wiktoria Wiedeńska została odniesiona 12 września 1683 roku. Król Jan Sobieski rozgromił potęgę otomańską, a armia sułtana uciekła w popłochu. Huzaria i jeźdźcy rozgromili janczarów i artylerzystów tureckich. Po potędze otomańskiej pozostał cały obóz i sprzęt. Kinga patrzyła na bogato wyposażony namiot z różnorakimi sprzętami, które widziała pierwszy raz w życiu. Była urzeczona i zafascynowana, bo do tej pory niewiele w swoim życiu widziała. Fascynowały ją delikatne materie, bogato zdobione, wyszywane i poprzetykane złotymi nitkami, pełne ozdób i koralików stroje, dziwne przedmioty i puchary bogato zdobione. Dywany, jakich w życiu nigdy nie widziała. Sam namiot zdobiła ornamentyka roślinna, różne kwiaty, tulipany, goździki i jakieś medaliony. Wszystko było mięciutkie i wykonane z jedwabiu i innych szlachetnych i drogich materiałów. Dziewczynka poczuła się jak w zaczarowanym świecie. Nie wiedziała, czy to sen, czy jawa. Niepokoiło ją to, że niektórzy ludzie byli niespokojni, inni jakby poranieni, jeszcze inni mieli pobrudzone i porozrywane ubrania. Co tu się wydarzyło? Zastanawiała się i próbowała wsłuchać w treści rozmów. Kim jest ten pan, przed którym wszyscy wchodzący klękają z pokorą i uniżeniem? O czym oni mówią? Pytała. Nagle jej wzrok spotkał się ze spojrzeniem pana. Popatrzyli na siebie jakby zaskoczeni. Był to wielki, silny mężczyzna o szlachetnych rysach twarzy. Miał duże, brązowe, okrągłe oczy w ciemnej oprawie rzęs i brwi, regularny nos i usta częściowo zakryte sumiastymi czarnymi wąsami. Czoło miał wysokie, a włosy ciemne, lekko pofalowane. Wydał jej się stanowczy, ale sympatyczny. A ty, Kruszyno, skąd się tutaj wzięłaś? Zapytał. Ja nie wiem, wybąkała Kinga. A ty kim jesteś? Zapytała. Ha, zaśmiał się król. Mustafa uciekał przede mną ze swoją armią. Wszyscy mi się nisko kłaniają, a ty, dziewczynko, odzywasz się do mnie jak do kolegi, zripostował Sobieski. Witam cię, kimkolwiek jesteś, kontynuował król. Widzę, że twoje odzienie jest skromne, więc zaraz każę, aby ci przyniesiono lepsze, rzekł. Dziękuję, powiedziała Kinga i popatrzyła zawstydzona na swoją ubrudzoną koszulinę. Zaraz mi tu odziejcie godnie tę małą ślicznotkę i dajcie jej jeść, rozkazał król. Tak jest, na twoje rozkazy, królu, odpowiedział Giermek. Ojej, to sam król, pisnęła Kinga. Jak to się stało, że jestem tu i nikt na mnie nie krzyczy, ani mnie nie wygania? A sam król zainteresował się moim przyodziewkiem. Tu chyba była jakaś bitwa, bo ludzie są zmęczeni, ranni i brudni. A przecież to wielcy panowie. I widzę tu miecze, szable, buzdygany, tarcze. Jest też uprzęż, kolczugi, hełmy, tarcze i zbroje. Jak wyjrzałam poza namiot, to wydawało mi się, że to krajobraz po bitwie. Posiedzę tu cicho, to może się czegoś dowiem, pomyślała Kinga. Obserwowała, co dzieje się w pomieszczeniu i
jakie są nastroje ludzi wchodzących i wychodzących. Teraz już wiedziała, że gości ją sam król. Wiedziała, że jest dobry, że lubi dzieci i troszczy się o poddanych. Instynktownie wyczuwała, że to wielki człowiek. Król przybrał poważną postawę i oznajmił, że czas na zredagowanie listów. Pierwszy będzie do papieża Innocentego XI i król zaczął dyktować list. W liście do głowy chrześcijańskiego świata pisał o rozgromieniu Turków pod Wiedniem i wierności chrześcijańskich narodów. Napisał w tym liście słowa Venimus, Vidimus and Deus Vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. List podpisał z Bożej łaski król Polski Jan Sobieski. Wtulona w kąt Kunegunda wreszcie dowiedziała się, że ten miły jegomość to król Polski Jan Sobieski. Serce dziewczynki zadrżało, bo przypomniała sobie, jak kiedyś babcia Regina opowiadała o Starym Sączu i o klaryskach, u których jest sztandar z bitwy pod Wiedniem, ofiarowany zakonnicom na pamiątkę zwycięskiej bitwy przez króla Jana III Sobieskiego. Przypomniała sobie też, że babcia opowiadała o wielkiej miłości króla do żony Marysieńki. Jan Sobieski napił się miodu pitnego i kontynuował korespondencję. Tym razem pisał do żony. W liście informował Marysieńkę. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Pisał o tęsknocie i wielkim przywiązaniu do niej i o rychłym spotkaniu po powrocie do Polski. Zwracał się do niej. Jedyna serca i duszy pociecho, najśliczniejsza Marysieńko. Oczy małej Kingi zaszkliły się, bo bardzo wzruszył ją ten potężny mężczyzna, król, który był wielkim strategiem i postrachem wielu, a jednocześnie był tak wrażliwym i czułym mężem. Król zredagował listy i opieczętował je królewską pieczęcią i wydał rozkazy, aby jak najszybciej posłańcy je dostarczyli. Usiadł i podparłszy głowę na dłoniach, pogrążył się w rozmyślaniach. A może w marzeniach, bądź w modlitwie? Trudno odgadnąć. Nagle ocknął się, jakby sobie o czymś przypomniał i zwrócił się do siedzącego w kącie dziecka. A nas chyba sobie jeszcze nie przedstawiono, powiedział łagodnie. Mnie zwą Jan, a ty jak masz na imię? Zapytał król. Tym razem Kunegunda wstała i wyprostowała się jak sprężyna, po czym dygnęła lekko skłaniając głowę na znak szacunku, tak jak uczyła ją mama. Jestem Kunegunda Franczyk ze Szczawy, powiedziała mała, patrząc królowi prosto w oczy. Jestem wielce rad, że cię poznałem i nigdy nie zapomnę tych błękitnych oczu, powiedział z uśmiechem król. A na pamiątkę naszego spotkania chciałbym ci ofiarować prezent, rzekł. Ale ja już dostałam piękne rzeczy i suknię, i czapkę, i... Tak, wiem, ale to jest coś wyjątkowego dla nadzwyczajnej dziewczynki, stwierdził król. Proszę, powiedział wręczając Kunegundzie czerwone trzewiczki. Niech ci służą dobrze i prowadzą cię drogami dobra, piękna i miłości. Niech będą kluczem do spełnienia marzeń, pokonywania barier czasu i przestrzeni. Niech cię radują, uczą i rozwijają.
Buzię Kunegundy rozświetlił promienny uśmiech, a oczy rozbłysły jak gwiazdy. Była taka szczęśliwa, że podbiegła do króla i przytuliła się do niego jak do kochanego dziadka. – Bardzo dziękuję – wyszeptała. – Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy – rzekł król. I po chwili już go nie było.